Ekspres nie działa, byłem tu wcześniej i robiłem to samo, ale przyniosłem ci śniadanie i czarną kawę. O, zbawco. To się bije, to się je. No. A jak tam w ogóle? Masz siłę? O, spoko, nawet się nie upiłem, ale śniadania i kawę akurat nie zdążyłem ogarnąć. Tak? Ja, słuchaj, zdaje się, że robisz szedłeś z klubu z Asią. Że nic się nie ukryje. No to dawaj, dawaj, człowieku. Było coś? No wiesz, no. Co, pogadaliśmy sobie. Dobrze, i potem? Co potem? No poszła do domu. A chcesz mi powiedzieć, że to tyle? Ale... Wiesz... Nie chcę przyspieszać wszystkiego. Ale czekaj, czekaj, bo to brzmi zupełnie jakbyś brał to na poważnie. A to jest jakiś problem? Panie doktorze, tracimy pacjenta! No to... bo co? Słuchaj, Aśka to jest fajna laska, ale pamiętajmy, że dopiero co wróciłeś do gry! Chyba, że było coś jeszcze. Pocałowaliśmy się. Godzina zgonu, 9:20. Nie ma dla ciebie nadziei. A z tą twoją Mileną to co niby było? No i proszę bardzo, jak widzisz, ja mogę korzystać z życia i zaraz ci pokażę, jak to się robi. No bardzo proszę. No to słuchaj, ucz się. Wezmę na głośny. No i proszę. Nie ma takiego numeru lub abonent jest czasowo niedostępny. Ale jak to nie ma? Proszę, sama mi go dała. Teraz jesteś śmieszny. A weź daj spokój. Siostro, tracimy go. Basen. Przepraszam. Ja i te dwa cęby. A ty jesteś takim przegranym. Czekaj, nie, to jest chyba trójka zamiast dziewiątki. Nie ma takiego numeru. Nie ma takiego. Stworzyłem potwora.